Dzień. Dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Cult of the Lamp. No i cóż, dziś po pewnej przerwie tutaj powracamy z kultem jagnięcia, kultem owcy, jak zwał, tak zwał. Po to, by właśnie dziś kontynuować nasze przeprawy, zemsty, pomsty, głoszenie słowa i tak dalej. Jakoś trochę czasu minęło pomiędzy tym poprzednim odcinkiem, jestem skłonny wam powiedzieć szczerze, że nie do końca pamiętam, co to miałam robić, tak całkowicie. Poza tym, że na pewno dałoby się ogarnąć lepsze farmy. Ale tak w sumie, zaraz to będzie zrobione, bo sprawdzałem przed chwilą dosłownie i wiem, co jest wymagane. Jednak zanim to wszystko, to dzisiejszy epizod chciałbym zacząć od wyprawy do naszej jesienno-dyniowej krainy. W ostatnim zlamieniu mocnym, jak to się nazywa, w krainie pajęczej. I tak, dzisiaj właśnie chcę tutaj pochodzić. Może podwiązywać niektóre kwestie. Przy okazji fajna klątwa. Tak, chcę po prostu właśnie tutaj porozwiązywać, co trzeba. A poogarniać, poznajdywać więcej ślimaków, to z góry powiem, bo słyszałem, że te ślimaki ponoć warto znajdywać i niszczyć i zbierać ich skorupy. Po co, to nie jestem pewien. O, jeszcze jakieś nowe wydarzenie. Okej, dobra, to zobaczmy, co z tego wyniknie. Ale tak, proszę, nie krzywdź nas. Jesteśmy po prostu prostymi wyznawcami zaginionymi w nieznajomym miejscu. Wielki Sozo wysłał nas, by odnaleźć więcej jego ulubionych grzybków, jakieś tam... Chodzą go tylko grzybki. Jego szaleństwo rośnie. Ale gdy tu przybyliśmy, zrozumieliśmy, że nie wiemy, jak znaleźć te grzybki. A my zbytnio boimy się, by wrócić z pustymi rękami. Jeśli byś przyniósł mu grzybki, zdecydowanie cię wynagrodzi. Znajdziesz go w zarodnikowej grocie. Okej, dobra. Okej. Dziwna sprawa. Ale tak, są grzybki, których nie możemy niszczyć i... powiem szczerze, nie kojarzę tych przeciwników, więc... albo tych żab jeszcze nie widziałem tutaj, albo jakimś cudem nie pamiętam o nich. Ale tak czy siak, jesteśmy tutaj nadal w broniu tym takim niebezpiecznym i tak, nowa grota, którą trzeba będzie odwiedzić. I widzę, że też właśnie mamy zadanie na zrobienie żywności tej takiej specjalnej. Vegetable Fest. I niestety, jeśli o to chodzi, to powiem szczerze, nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Jedne, co tylko mogę, tak szybko teraz mi się przypomniało też, to, że mam nowe nasiona, które udało mi się odnaleźć. Znaczy, sobie odnaleźć, kupić. U tej sprzedawczyni, jakby krewety, czy czegoś takiego. Są to buraki. Jak wrócimy, to je posadzę. Ale to za chwilę, na razie tak. Tutaj karta i... To. Dużo więcej ferworu. Będziemy mogli się bardziej bawić w nasze eksplodujące, lodowe coś. O czym będę pewnie zapominał w każdym momencie krytycznym. I niestety wiem, co tu się stanie prawdopodobnie. Ja oczekuję, żebym pewnie tam stanął do tego. I jakąś klątwę, pułapkę czy coś innego na nas zarzuci. Ale ja nie chcę. Więc pozwólcie, że najpierw rozwalę wszystko, żeby może zminimalizować takie skutki. Halo, nie dotkłem. Nie dotkłem, czemu tutaj mnie bierzecie? 5. Jakby powiedzieć points, czyli nie wiem, czy to punktów, czy tam po prostu wierzchołków. Chyba wierzchołków być dobrze. Pentagramu. 5 i teraz portent, nie jestem pewien, ale jakieś tam czegoś zagłady. 5. Rodzeństwa.
pięć bogów, jeden grób. Coś tego typu. Chamura, nie chcemy ci się niepokoić, ale... Chamura, czerwona korona rośnie w siłę z każdym dniem. Już do tej pory, znaczy już zwyciężyła, gdzie on... jak to się nazywa? I on zawiódł wcześniej. Leszy został unicestwiony. Pięć zostaje czwórką, zostaje trójką, zostaje dwójką, zostaje jedynką, zostaje niczym. Chamura, odpocznij. Zajmiemy się tym. Czyż nie, Kalamar? Tak, siostro. Oczywiście, siostro. Tytuł. Naczynie czerwonej korony. Klęknij przede mną, lub tego pożałujesz. Okej, okej. Czyli w ten sposób do nas będą teraz podchodzić. Ale co powinienem zrobić? Bo szczerze, dla mnie to jest trochę takie ciężkie. Osobiście bym się nie zgodził, ale może lepszym wyborem będzie się zgodzić i... Wiecie, chwilę, ktoś do drzwi puka. Okej, dobra. A więc już wróciłem i... Ja się nie zgodzę. Może będę tego żałował, ale nie będę klękał przed nikim. Uklękniesz. Lub ci do tego zmuszę. Aha. Wszędzie będą tylko walki. Super. Super, po prostu. Chyba właśnie dosyć porządnie sobie uprzykrzyłem życie. Po prostu decydując się być upartym, nie klęknąć przed nim. Dobra, ale teraz spokój. Nie mogę stracić moich bonusów do obrażeń. Okej, dobra, nie straciłem bonusów, jest chyba okej. Albo chociaż znośnie. Dobra. I przy okazji też, albo mnie się wydaje, albo jest ich znacznie mniej niż było wcześniej. Bo dopiero 50, to już pokonaliśmy bardzo wielu wrogów. Nie wiem, może. O, jeszcze zatruwanie wrogów, no to jest przyjemne. No ale dobra, idziemy i... pójdę tędy po prostu tak szybko, będzie tak najlepiej, najłatwiej. I tak, kradniemy tutaj oczywiście trochę wyzwania. Wyznania, oddania, jak zwał, tak zwał. Jeden kamyk, no i idziemy szybko. I okej, ostrzyj się ostrożnie, żeby nie stracić bonusów. Tak byłoby najlepiej. Nie, żebym wierzył w swoje możliwości, aż takie wspaniałe, ale no, i tak fajnie byłoby spróbować. Okej. Okej. I teraz tak, tutaj szybko. Kolejne Divine Inspiration? Drugie? Okej, i co tu mamy? 2 sekundy nietykalności odbija pociski, a tutaj... Atak wręcz, który przy okazji zamrozi wrogów. Wyższy poziom. To co miałem jest fajne, ale... Wezmę to. Zobaczymy sobie. Nie, jeśli trzeba będzie, to tamtego wrócimy. A, dobra, to jest taki. To jest jak z tamtym mieczykiem wcześniej, tylko że teraz jest jeszcze do tego lodowy. Dobra, to powiem szczerze, nie jest tak źle. Nawet fajnie. Więc tak, możemy sobie zostawić. I dobra, trawy mamy wystarczająco, żeby trochę posiłków trawiastych ewentualnie nagotować. Chociaż nie wiem, czy to będzie konieczne i... Tak, idziemy z tym. Od razu widzę tą żabę, więc nie czekając szybko eliminujemy w taki sposób. Wspaniały. Dobra. Oj, coś się tam stało, nieciekawego. Dobra. I tak. Tak, tutaj. Okej.
Podobnie jak z innymi przykładami, tutaj też można zwiększyć zasięg. Fajnie. Dobra. Oczywiście. Oczywiście. Trzecia inspiracja? Jeśli tak, to nieźle. Ale dobra. Na razie tymi przejmujmy i... Chciałbym pójść dalej, ale klauneka nie znalazłem. Karty wydaje mi się, że będą potrzebne. Jeśli mam sobie z tym poradzić. Nawet jeśli to ma być kosztem tego, że moi towarzysze tam chorują czy coś, by był jakiś komunikat. No. Jednak wolę być gotowy na wszystko. I teraz ryby, a tutaj niebieskie serce. Niebieskie serce. Jako, że jestem na 3 uderzenia, przez to, że nadal noszę złote ubrania, to lepiej być gotowym idealnie na wszystko. Tak. Poza tym 150% obrażeń więcej. Bardzo pocieszające. I czynicie nawet zwykły sztylecik zabójczą bronią, którym też o dziwo bardzo dobrze sobie radzę. Więc tak. Czy tutaj coś fajnego się dostaje? Chyba nie, więc... No nie muszę się tym przejmować. Dobra. Idziemy dalej. Pojedyncza żaba. To nawet nie ma co się przejmować, aż tak. Okej. Tutaj jest dużo żab. Które na całe szczęście... mogę łatwo zniszczyć. Oczywiście, musiałam dostać obrażenia chociaż raz, bo jakby inaczej. Więc moje bonusy... utracone. I... ja w sumie nie wiem, czy jest coś do dodania. No niestety straciłem... bonusy? Ale to szczerze nie jest tragedia, bo... dodaję to... dodaję po prostu to... dodatkowej nagrody, jeśli sobie świetnie radzę, ale jeśli sobie nie do końca radzę, to nadal... bez tych bonusów moja postać też jest potężna. I czyżby trzecia? Czyli w trzecią inspirację zdobyłem, albo przepraszam, czwartą. No to będzie wow. Strasznie dużo udało się osiągnąć. Pocisk albo topór. Nekromantyczny. Jak już ryzykujemy totalnie, to ryzykujemy totalnie. Chociaż pewnie będę żałował tej decyzji, bo nie jestem przyzwyczajony do topora teraz. Ale tak, niech będzie to. Zawsze też dodatkowe serduszko. Więc lecimy szybko. Okej. 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 I okej, wniosek następujący. Toporem nie muszę aż tak się przejmować o ilość uderzeń. Tutaj jedno, dwa precyzyjne wystarczą do wszystkiego. Więc super. Tutaj dostajemy... 10% szans na zanegowanie obrażeń. Super. Super. Super, dajemy radę. Tak, 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 kradniemy. Nawet nie chcę rozbijać, już chcę po prostu przed siebie gnać. Dobra. I przy okazji widzieliśmy, jak działa nekromantyczna broń, więc wow, fajne. I straciłem całe bonusy. Przez... nie, ja po prostu nie wierzę w swoje nieudolności momentalnie. Łupy wezmę. Zawsze jakiś nawóz, którego nie mam najwięcej. Okej, okay, już widzę, że tutaj ktoś się zbuntował przeciwko mojej wierze. O, niestety. I teraz tak, co tu mamy? O, czy to jest to, o czym myślę? Nie. I mieczyk. Nie. Zostajemy przy czym jesteśmy. Będę musiał niestety zaraz wsadzić, jak wrócimy do więzienia, co niektórych. Też szybko zarządzić pogrzeby. Czy tego chce, czy nie. I lecimy czym prędzej. Żeby mieć to za sobą. Bo widać, że niestety w moim kulcie dużo złego się stało pod moją nieobecność. A jeszcze więcej się złego działo tutaj. Przeze mnie i moje lamy. Tu jest bossu. O nie, nie chcę na bossa. Nie chcę na bossa, nawet jeśli to jeśli muszę się śpieszyć. Najpierw muszę klauneka odwiedzić. I wezmę chwilowo miecza.
zawsze jest szansa się uleczyć przy pomocy mieczyka, bo to jest wampiryczny mieczyk, dla tych, którzy nie zauważyli. Ale leczenie jest teraz dla mnie cenniejsze niż delikatnie większe obrażenia. Super, i co my tu mamy? Okej, okay. Kolejną drewnianą rzeźbą. Znaczy, tak, rzeźbę drewnianą. I... nie ma klauneka. Oj, niedobrze. Będziemy skazani sami na siebie podczas tego starcia. I niestety prawdopodobnie wiem, jak się ono zakończy, więc nie jest za dobrze. Ale tak. Jestem prawie że gotów na to, więc tak. Okej. Okej. Całe szczęście, że mam to, bo to jest idealne do eliminowania tych mas much, które tutaj się przytrafiają. Dobra. Okej, okay. Unik i raz, dwa. Dobra, to był błąd. Teraz na muchy nie mam. Chociaż na całe szczęście miecz jest wystarczający do pozbycia się much. W sensie zwykły miecz. Więc no, może przesadzam trochę, stosując tamto. Ale tak trochę bezpieczniej. Moim zdaniem jest ogarniać muchy przy pomocy czegoś, co... bądź co bądź ma znacznie większy zasięg. Okej, okay, ugryzienie. Muchy. Dobra. Teraz będzie atak ten taki pierdzący jakby. Teraz tutaj ugryzienie. I zaraz będą muchy, które usuniemy standardowo. Teraz tutaj tak. Ugryzienie. I dobra, wygrana. Co ciekawe, bardzo sekwencyjny ten boss był, ale nie będę narzekał, i tak ledwo przeżyłem. No ale sukces. Sukces, dobra. I ze wszystkich opcji wezmę szczerze dynię. Okej, okay, kolejny fragment kamienia. Mnóstwo monet, hura, tylko że tego nie potrzebuję. I powracamy do naszego kultu. Zwycięsko. Bez obrażeń na bossie, więc będzie delikatny bonusik. I to tyle chyba. Gorzej, że teraz musimy szybko zobaczyć, w jakim stanie jest nasz kult. A niestety widzę, że w nie najlepszym. Będzie musi szybko zająć się nością. I do więzienia też wsadzić kogo trzeba. Tak, jego. Później zajmę się innymi rzeczami. Ale tak, teraz szybko jedzenie. Nawet nie czekam na nic innego, szybko papki z trawy, bo je najłatwiej ugotować, więc... żeby zażegnać kryzys żywnościowy, to... najłatwiej będzie po prostu trawiaste papki najpierw. Potem tak. Niestety kolejny... można powiedzieć, kolejna dziura. Wezmę jego niestety. Teraz pogotuję tam dużo więcej, ale najpierw musimy pogrzebać ostatniego towarzysza ze zmarłych. Może jakiś rytuał zrobimy też, który miałby ewentualnie pomóc ponownie jakoś przywrócić do życia jakiegoś potężniejszego z nich, lepszego czy coś. Ciężko mi powiedzieć na razie. I tak. Jedną taką super mieszankę i jeszcze więcej trawy. Kto zje tą super mieszankę, będzie się cieszył. O nie, spaliłem jedną trawę. Na szczęście tylko trawę, więc nie jest aż tak źle.
Okej, okay. Wow, strasznie dużo je. Strasznie dużo. A jeśli chodzi o to wszystko, to szybko tutaj. Reeducate. I tak, jeszcze chwila. Mhm, tutaj szybko. Pierwsza rzecz, rozpalam ponownie ten płomyk. Druga rzecz, uczymy się jak robić lepsze farmy. Nawet nie ma wątpliwości co do tego, ja po prostu muszę ogarnąć to farmienie lepiej. Bo teraz być bardziej zautomatyzowany. A, jeszcze mam więcej inspiracji, to... lepsze strachy na wróble, czemu nie. Będziemy mogli wtedy mieć strach na wróble, które, jeśli dobrze rozumiem, będą nam załatwiać nawet kwestie... Brakuje mi słów teraz. Zbierania mięsa z ptaków. Okej, okay. Jeszcze coś takiego. I na sam koniec... Co by tu jeszcze dodać? Okej. Okay. Jeszcze lepsze płomyki niech będą. Niech się cieszą. Dobra. Czwarty stopień kultu możemy zrobić. Mhm. I dobrze, widać, że wszyscy tam idą... jak to się nazywa? Idą jeść. Więc przynajmniej takiego problemu zaraz nie będzie. A jak zjedzą, to się szybko zajmiemy ostatnimi rzeczami. Zanim to wszystko, to... Jeszcze trzeba... posadzić chociaż trochę tych właśnie buraków. Lepsze farmy i inne takie rzeczy też się pozałatwia za chwilę, ale no. Za chwilę. Najpierw są priorytety. Ewentualnie jeszcze wiem, co można łatwo zrobić, jeśli trzeba będzie. Jakiś rytuał taki pocieszający dla nich zrobimy. Niech się cieszą, że mają wolne czy coś. Żeby po prostu nie narzekali. No i niestety, jak widać, nasza gromadka jest coraz mniejsza. Więc trzeba będzie niedługo tutaj zacząć organizować większe rekrutacje. Tak, rytuały jakiś fajny mamy. Ascent follower. Tego jeszcze nie robiłem, ale może potem zobaczymy. I resurrection. Już zaczęło, więc nie będziemy tego przerywać. Ale niestety nie pamiętam do końca wszystkich ich aspektów. Powiedzmy, że jego chcę, bo pamiętam o nim. Pamiętam różne właśnie momenty razem, jak on o coś prosił, jak ja mu coś pomagałem i był to od dawna. I tak, to jest załatwione, jest znowu wśród nas. To jest takie, na razie, żeby załatwić tą sprawę, a druga ognisko, bo to jest najtańsze, co może być, a podbija bardzo dobrze wiarę. Taniec przy ognisku ku chwale naszego nowo powstałego towarzysza. Dobra. I naprawione. Jeszcze datki. Nie potrzebujemy datków, ale no. Jeśli chcą dawać, niech dają. Nie będę się kłócił. I teraz jeszcze jego trzeba tutaj, no, jak to się nazywa, dodać. Ej, on jest trudniejszy do level upowania, ale dostaje wiarę. Jak tylko go dodamy. Dobra. Powiedzmy, że niech robi to, co wszyscy. Teraz pozostałe kwestie, to tak, pierwsza sprawa. Dużo tego wymaga. Ale zanim takie rzeczy, to tutaj gdzieś mieliśmy też stację do rafinowania 2. Okej. Okay. Pewnie jakoś lepiej będzie działało, więc coś zaraz się sprawdzi. I co? Załatwić to, ile tylko możemy. I trochę posprzątać. Istotna sprawa. No i tak.
A reszta odcinka dzisiejszego prawdopodobnie będzie już właśnie taka spokojniejsza, gdzie to będziemy teraz ewentualnie ogarnić tutaj jakieś takie mniejsze bądź większe rzeczy. Okej, okay, widzę, który tam mieszkał, więc zaraz powiem, że ty idziesz tutaj, kolego. Nie ma co, żeby ktoś mieszkał tak tutaj. Co to, to nie? Wszyscy nasi wspaniali będą tu i... Chyba wszystko załatwione mniej więcej. Poza wyjątkiem tego, który tam nadal się buntuje. Jakże straciliśmy... Teraz Tartaka znowu tam dostawię. To była taka podstawa, że stwierdziłem, że zawsze będą dwa. Taki kamieniołomy. A żeby nie było, finanse nie są problemem. Chodzi i tak... Chyba wszystko jest mniej więcej ogarnięte. Jeszcze za resztkę trawy i trochę jagódek dorobię potraw. I w czasie, kiedy to jest załatwione, to... ja bym zrobił jeszcze jedną rzecz wartą uwagi. Ja czym więc poszedłbym szybko tutaj po rytuał morza. I przez jakiś czas byśmy sobie zrobili, można powiedzieć, przerwę. Od zarządzania kultem. Grasz skraszowała, super. No dobra, witamy z powrotem po tym jak... A to się częściowo musiałem odrobić rzeczy, które ten robiliśmy. I tak, jak widzicie, wszystko jest prawie tak samo. Może z niewielką różnicą. W szczególności co do jednej kwestii. Nie brałem póki co lepszego tutaj tego płomyka. A zdecydowałem się jednak zamiast tego pójść w kierunku... Nazywa... Brakuje mi teraz słów. Szybszego odnawiania się rytuałów, więc tak, to jest jedna rzecz, którą zadecydowałem. A druga to to, że jeszcze nie robiłem wszystkich mszy tutaj. I zrobimy to w trochę innej kolejności. Zaczynając od tego. Potem zrobimy taniec przy ognisku, a na końcu dopiero mszę. Żeby po prostu zmaksymalizować zysk i no, jak widzicie, większość tutaj jest sama, w sumie nic się chyba nawet nie zmieniło, więc tak, bierzemy tego samego, którego ostatnio, bo nie chcę dużo po prostu moich decyzji cofać. Jak było, tak było, jak jest, tak jest. A jak gra zdecydowała, że trzeba skraszować, no to trzeba skraszować. Więc trzeba po prostu z tym żyć. I tak, ponownie będę próbował zrobić rytuał łowienia ryb. Bo czemu by nie? Będziemy po prostu pójść łowić. Bo to jest mój cel, chcę po prostu mieć mnóstwo ryb na wszystkie okazje i przy okazji, no, posprzedawać. Bo jak się sam dowiedziałem i sam odkryłem, można nieźle się wzbogacić na rybach. Więc tak, szkoda by było po prostu nie wykorzystać tego. A poza tym ryby są też świetnym źródłem pożywienia dla naszych tutaj towarzyszy, oddanych, stronników, wyznawców, jakich tam byście nie zwali, to i tak jest dobre. I tak... Ocean. 37 kości, więc nie jest aż tak źle. Idziemy tutaj. Tak, święty znak. Dwójka idzie, w tym jeden ten ożywiony, zarzuca wędki. Wyciąga z podłogi ryby. I wszyscy się cieszą. I na tym kończymy dzisiejsze kazania. Dostajemy trochę rzeczy. I tak, nie do końca się może zadowolili z tego, że kogoś przywróciłem do życia. Ale no. I tak, miejmy nadzieję, że kult wytrzyma tą krótką chwilę bez naszego nadzoru. Nawet może większą niż krótką, bo też tutaj widzę, że w Sporgrot to właśnie mamy. Jeden trochę zapomniałem, więc ja. Teraz idziemy, zobaczymy po prostu co to jest. To kogo są za rozmowy, kiedy tak szepcze w ciemności? Jest sklepikiem, więc drugie miejsce, tak. Rzadkie dekoracje, wszystkie znane przez naszego wielkiego lidera, Sozo. Sprzedajemy je, by zarobić sobie pieniądze na grzybki. Więcej grzybków, musimy zawsze mieć więcej. Okej, a tu pewnie są też karty Tarota. Karty.
Wezmę szczerze wszystkie, czemu nie. To jest potężne i super, więc biorę. Rolowanie się we wrogów rani ich, przyda się na pewno, patrząc na to, ile rolek wykonuje. Mhm. Następna karta tutaj jest. 30% więcej obrażeń w nocy, czemu by nie. Nie jest to nic takiego, wiecie, wszechpotężnego, ale biorę, zawsze będzie jakiś achievement może za pełną kolekcję. Ostatnie. Lepsze poruszanie się, no tak, jak będę szybszy, to może rzadziej będę wpadał w pociski. Albo będę częściej, bo nie będę pamiętał o tym, jak to wyglądało wcześniej. Ale tak, nie przejmujmy się tym. Kupiliśmy wszystkie karty. Jej, dekoracji na razie nie kupuję. Ale idziemy tam porozmawiać z tym kimś, czymś. Bo wydaje mi się, że tu możemy mieć odpowiedź, co zrobić naszymi grzybami. I tutaj można kupywać znowu formę followera. Okej. A teraz zobaczmy, to jest jakiś pajączek, Sozo. Witaj, podróżniku, ja? Cóż, jestem oczywiście Sozo. Badacz wszystkiego, co grzybowe. I ty jest fan guy po prostu. Pan angielski, czyli taki po prostu suchar związany z trochę takim określeniem na grzyby, ale mniejsza. Co tylko niewielki i suchar, który Sozo lubi mówić. Tak, tak, grzyby. Grzyby są pasją Sozo, ale Sozo potrzebuje więcej. Sozo zawsze potrzebuje więcej. Bierasz dla Sozo, tak? Tak. Sozo nie może wierzyć swoim własnym towarzyszom. Oni kłamią, oni kradną. Oni szepczą sekrety na temat Sozo. Ja to po prostu wiem. Sozo zrobi wszystko. Będę cię czcił na ołtarzu. Oddam się twojemu... twojej sprawie. Wyrwę twoją głowę. Sozo pokaże ci, jak użyć mocy grzybków, by otworzyć delikatne umysły twoich towarzyszy. Ale nie musisz tego używać na Sozo. O nie! Sozo będzie podążał z własnej woli. Tak długo, jak będziesz przynosił grzybki, będę robił wszystko. Czy Sozo będzie robił wszystko? Udaj się ścieżką do Anury i znajdź Sozo grzybki. Mogłeś ich nie widzieć wcześniej, ale teraz będziesz ich poszukiwał. Tutaj powinny teraz być. Mamy te grzybki, jak widać. Więc od razu dajemy. Jednak to są te same, które wcześniej sadziliśmy bez powodu. Tak, tak! Daj Sozo! Daj Sozo! Świetnie, świetnie, ale niewystarczająco. Przynieś Sozo więcej, a Sozo pokaże ci, jak prać umysły tych twoich towarzyszy. Sozo podejrzewa, że chcesz coś ze swoje starania? Oczywiście! Sozo zawsze spłaca swoje długi. Weź to. Okej, okay, kolejny fragmencik. Jeden z czterech. Czyli jemu trzeba będzie przynosić grzyby po prostu na to, żeby oddał różne rzeczy. I przy okazji znaleźliśmy sekrecik. Grzybową ozdóbkę, którą robi się z grzybów. No, fajne. Dobra. Nowe tereny i nowe miejsce na nowe rzeczy. Fajnie. Chociaż ja bym się tym na razie nie przejmował. No i idziemy oczywiście znowu na przejście pielgrzyma, łowić ryby, bo to jest jedyne miejsce, w którym przynajmniej wiem, że mogę łowić ryby. I przy okazji wykupimy wszystkie tutaj też rzeczy. Stwierdziłem, że po prostu jak mamy dużo finansów, to czemu nie. I ostatnia karta to jest... Raz na 10 sekund jak macham bronią, to strzelam pociskiem. Fajna karta, chociaż to mogę już osobiście powiedzieć, wydaje się być bardziej takie przydatne, jeśli chce się naprawdę ostrożnie grać i rzadko kiedy atakować. Nie jak się idzie na full rage'u, jak to ja mam w zwyczaju. Mam nadzieję, że nie słyszycie, jak siostra wrzeszczy na kota. Jeśli tak, to wybaczcie. A póki co, połówmy trochę ryby, zanim wrócimy jeszcze do nasze, wiecie, tereny kultowe. I będziemy kończyć epizoda. Jedno co, to może wam pokażę, jak pięknie można zarabiać na tych rybach. Chociaż tutaj chyba nie trzeba dużo mówić, bo większość sobie wie, jak to wygląda. Ale tak,
Jeśli chce się mieć duże bogactwa, to ryby są chyba najłatwiejszym ich źródłem. W szczególności patrzę na to, jak właśnie w tym błogosławieństwie co chwilę leci mnóstwo ryb, jeszcze różnych ryb. A nie będę ukrywał, dla niektórych do tej pory nie znalazłem zastosowania innego niż właśnie ewentualnie... sprzedaż. A potrafią osiągać naprawdę wysokie ceny, więc tak. Mimo tego, że ten, który czeka, czy jak tam się nazywa, ten dziad, któremu służymy, no, mówił, że mam często nie dawać tego samego, nawet jeśli będę rzucał co chwilę to samo, to będzie dużo dawał, bo samo w sobie jest to bazowo dużo warte. Więc no. Nie ma co narzekać. I w sumie nie wiem, ile jeszcze bym połowił. Osobiście bym wykorzystał jak najwięcej. Może do poranka, bo o poranku tylko muszę kolejną zarzucić i na tym zakończyć. Tak chyba będzie najlepiej. Więc no. Trochę może wam się to nudzić, ale połowimy sobie, pocieszymy się z tego. I cóż, co więcej mogę powiedzieć, jeśli chodzi o kult jagnięcia. No. Gram się naprawdę przyjemnie, chociaż smutne to jest, jak ja bardzo nie umiem, jak bardzo lamię. Jednakowoż nie mam zamiaru obniżać poziom trudności. Ja chcę to przejść na trudnym. Zresztą na hardzie, jak zwał tak zwał. Ja to zrobię. Jestem tego pewien. Oczywiście. Podejrzewam, że wszystkich osiągnięć tam nie ugromadzę, bo pewnie są jakieś rzeczy tak dobrze ukryte czy coś, że nawet sam nie będę wiedział, jak to zrobić, ale... Pomijając takie właśnie aspekty, których nie mogę ruszyć, to powiem wam szczerze, że chcę zrobić wszystko, co się da w tej grze. O ile nie ma oczywiście osiągnięcia za przejście gry, powiedzmy, bez umierania, czy... na najwyższym poziomie trudności, na którym podejrzewam, że wszystko jest tak wytrzymało, że nigdy nie przeszedł nawet samouczka. Pierwsza sprawa, a druga... Pewnie masz tylko jedno serce, bo tutaj pan może miał się na start 2. Okej. No i jest przy okazji poranek, więc... wracamy do kultu. Zgodnie z moją obietnicą. I teraz tak, jak kwestie sanitarno-żywieniowe jakoś sobie radzą? Zapomniałem go zaakceptować jeszcze. To jest moja lama. A, idź wyznawać. Czyli tak większego znaczenia nie ma. Bierzemy co? I co dalej w sumie? Przedna sztabka złota, bo teraz to jest podstawowa. Że musimy zdobyć 6 sztabek złota na lepszy to. Do przerabiania sztabek złota i tym podobnych. I bóg złota, tak. Jeszcze to nie zbiło wszystkiego. Więc jeszcze chwilę. Jest ok, tutaj posprzątamy. Dobrze, dobrze, szybko, szybko, szybko. Zaraz będzie załatwione. Okej. Okay. Tego co widzę. Ten ptak na moich oczach przed chwilą zeżarł dorosłego kalafiora. Jeśli tak, to jest niesprawiedliwe trochę. No ale cóż zrobić. Nic nie zrobimy z tym. Dobra, teraz posadzimy przy okazji trochę dyń. Czemu by nie? Pozbieramy kalafiory, oczywiście nowe kalafiory też zasadzimy. Bo to jest istotne, żeby mieć różnorodność. W szczególności jeśli mam zrobić tą całą wielką warzywną potrawkę. Czy coś, podejrzewam, że tam jeśli trzeba będzie, jeśli kiedykolwiek to zbędziemy, to trzeba będzie mieć mnóstwo różnych warzyw. Buraki rosną, kalafiory będę miał. Dynie sadzimy. Chociaż trochę też ich chyba mam, więc aż tak źle nie będzie. No i dobra. Wybierać wszystko w sumie, tylko czy to ma większy sens? Dobra, wyzbieram, w sumie. Potem będę płakał, że mi znowu ptaki wyżarły kalafiory. A nie ukrywam, nie mam zamiaru za szybko wracać do tych podmorskich krain. W sensie wiem, że to będziemy musieli pójść wcześniej czy później, ale najpierw chcę jednak ukończyć te jak to się nazywa? Jesienne. Wydaje mi się być jeszcze odrobinę prostsze. Dobra, tutaj jednak dynie, żeby potem nie było już dyni. Mamy za mało czy coś? No i przy okazji, kolego? Dajemy ci takie coś, ciesz się. Zdobądź poziom, żebyśmy mogli też dzisiaj doktrynę kolejną ogłosić. Więc tak. Udało się, mamy to. A, i przy okazji jeszcze co? Możemy ulepszyć. Wiecie, to jest też taka największa tajemnica ze wszystkich. Czy to trzeba położyć na starym? Tak, trzeba położyć na starym, żeby ulepszyć. Miałem kilka sztabek złota.
A tu by trzeba było 5, nie 6. Cóż. Jestem nieogarem. Ale przynajmniej nie trzeba się przydać. Bo mamy to ulepszone i... Czym to się różni? Można więcej na raz, okej. Okay, to już jest pierwsza sprawa. A druga, nie wiem co więcej. Jednak... 10 desek, czyli 6 desek i 5 kamieni, okej. Okay. Kamieni, 5 desek. Świetnie, załatwione. I jak mówiłem, na zakończenie dzisiaj doktryna, nowa, msza. I będziemy kończyć w kolejnym epizodzie. Pewnie pójdziemy po prostu znowu na kolejne krucjaty i miejmy nadzieję. Osiągniemy jakieś większe sukcesy. I teraz tak, co by kolejne wziąć? Possessions, Law and Order czy Afterlife? Dużo mi ich umiera, więc Afterlife może byłoby dobrym wyborem, chociaż z drugiej strony... A niech będzie to. Tutaj też są jakieś dobre rzeczy, z tego co pamiętam. Wszystko jest sprawiedliwe w wojnie i miłości. Okej. Okay. Wykonaj rytuał w twojej świątyni, w którym twoi towarzysze będą walczyć na śmierć. Chyba, że czujesz się... A jak to się nazywa? Merciful... No... Dzisiaj przypomniano łaską, albo... Ślub. Żebym mógł poślubić jednego z nich. A wezmę ślub. Głównie dlatego, że wydaje się być... też, powiedzmy, łagodniejszy, spokojniejszy. Nie taki brutalny, jak mówię. Chciałbym, żeby ten kult był jak najbardziej taki, nawet jeśli z pozoru, to przyjazny dla otoczenia. Więc tak, a teraz modlitwy wspaniałe. I z tego, co widzę, nie dostałem najwięcej wiary. Ale też nie ma co się dziwić. Jeśli mam szczery, to trochę mam zaniedbane co niektóre aspekty wszystkich. I na zakończenie tego wszystkiego w sumie to... Na zakończenie... Nie, nic nie trzeba robić. Po prostu w takim stanie to wszystko zostawimy. A ja jeszcze, żeby wam pokazać potęgę tych ryb... No, pokażę wam, ile one są warte, co niektóre. 20. Właśnie o tym mówię, 20. A jeszcze gdzieś chyba była jakaś ryba warta jeszcze więcej. Nie mylę, tylko ten raz mi się chyba nie trafiło. Tak czy siak, to co jest za 20 można łatwo posprzedawać. Takie inne można sobie zostawić niby. Ja jednak sprzedaję większościowo, bo najprościej w świecie jeszcze nie mam do nich zastosowania. A nawet jeśli mam, no to... Nie będę płakał za tym, że straciłem trochę więcej ryb. Więc tak, kraby też, mieczniki też. Proszę. Szybki sposób na zarobek. No. I tym razem już na serio, poważnie, w pełni świadomie, dziękuję wam za uwagę, to by było na tyle i tak, kolejny epizod już niebawem, więc trzymajcie się, hej hej.